10 milionów złotych kosztuje terapia genowa jednego dziecka chorego na SMA, czyli rdzeniowy zanik mięśni. Mimo prowadzonych zbiórek i charytatywnych akcji, żadnej rodziny nie stać na taki wydatek. Dlatego Tomasz Szcześniewski, tata chorej na SMA Zosieńki, jedzie trójkołowym rowerem z Bydgoszczy do Warszawy, by spotkać się z prezydentem i wręczyć mu petycję o refundowanie kosztownej terapii. Po drodze opowiada wszystkim chętnym o tym, co robi, zbiera podpisy i pieniądze. To akcja dla wszystkich 23 małych dzieci, które obecnie kwalifikują się do takiej terapii. Każdego dnia opowiada o kilkorgu z nich, a na profilu akcji Rowerem po Zdrowie znajdziemy linki do poszczególnych zbiórek. Zamieszczamy je także w opisie filmu. Wyruszył w sobotę rano z podbydgoskiego szpitala, gdzie urodziła się jego córka, potem pojechał w rodzinne okolice Sępólna Krajeńskiego i dalej przez Tucholę do Świecia, a właściwie do Kozłowa, gdzie trwał piknik ekologiczny. Na ile dni jest zaplanowana ta wyprawa? Finał akcji Rowerem po Zdrowie jest przewidziany na 23 czerwca, też nieprzypadkowo, bo mam nadzieję, że i ja, i inni ojcowie dostaną taki swój wymarzony prezent. Życzymy tego i panu, i pozostałym ojcom, i całym rodzinom, przede wszystkim tym dzieciaczkom. Proszę jeszcze powiedzieć, jak możemy pomóc. Tu już muszę troszeczkę powiedzieć o Zosi, bo tak będzie najprościej. Wchodząc na Facebooka, wpisując Zosieńka kontra SMA, są posty z dzisiejszego dnia chociażby, z pierwszego dnia tej przygody. Jutro będą kolejne, pojutrze kolejne. W każdym z tych postów, każdy dzień przeznaczyliśmy sobie na promowanie czwórki dzieci. Aby każde dziecko, oprócz tego, że w ogóle jadę z beczką, do której można wrzucać datki, które zostaną podzielone w równej części na wszystkie dzieci potrzebujące tej terapii, to promujemy te dzieci codziennie na live'ach, w opisach postów lub postami kierującymi właśnie w te dzieciaczki, tak aby ludzie z różnych środowisk, nie tylko z ich otoczenia, mogli im pomóc.